Nie, nie, pan mnie broni, bo to jest nieprawda. To jest pomówienie. Ale nie było tego. Ale nie, nie jest tak. Ja jestem najbardziej demokratycznym, jaki może być. Daję temat i od pierwszego razu chcę podpisać. Tak jest u mnie, chyba to wiecie o tym, to diabła. No ale po co będziemy gadać, jakby tak. Ale sobie, nie, źle się zdaje o mnie. Naprawdę nikomu nigdy w działki nie wchodziłem. Prosty, nawet ja nie chciałem podpisać. To jest rzeczywistość. Nie, ale ja to myślę, nie jest rzeczywistość. Seweryn, jak mi udowodnisz, przyprowadź mi człowieka, któremu dałem. Panowie, ale żeście podjęli wątek naprawdę, który w ogóle jest. To tak, dyskusja o sprawach osobistych nie może. To nie były sprawy osobiste. Wreszcie rzeczy bardzo potrzebne. Pan chciałby jeszcze ta słowa, tak? Nie, no oczywiście nie oceniamy teraz ludzi, tylko no właśnie, po prostu wiem, że byli tacy, ja mówię to nie bez celu, ja mówię w konkretnym celu, dlatego żeby właśnie to było rzecz do przemyślenia. Mam okazję taką w tej chwili to powiedzieć, dlatego mówię w tym celu. Daj mi jednego człowieka, który tak mówi. No jest to dosyć szerokie grono, jak wiesz, tych współpracowników twojej dość silnych indywidualności, którzy byli najwyższymi współpracownikami, więc nie muszę nazwy wymieniać, bo to nie jest wskazane w tej chwili. Ale jednak są to ludzie tacy, którzy powinni mieć no, zakres dosyć duży decyzji, żeby później okazało się, że ty właśnie te decyzje będziesz jednorazowo od razu natychmiast zmieniał. Nieprawdą. Ja tylko rządzę tak. Działka. Dobrze idzie? Dobrze. Odczep się. Ja nic nie chcę wiedzieć. Następny. Ja tylko jadę w konie. W ogóle nie zaglądam się, jak on urządza, kogo ma, jaką sekretarkę, jak ekspertów. Nie łączę się w ogóle i tak ja przez cały czas działałem. Ja nie wiem, kto mnie tak właśnie urządzał. Kto mnie tak opluwał. I też powinno na tym wyrządzę. Zaproszę, żeby ktoś mnie stanął i powiedział to, co ty mówisz. Ja udowodnię, że ja bym najbardziej demokratyczny jak ktokolwiek. Nawet nie chciałem podpisać nikomu. Mówię, co? Ja? Ty jesteś za to odpowiedzialny. A rób, co mi to obchodzi? Twoja sprawa, rozlityj się. Mikologizowany, chociaż my tutaj, on nie jest przedmiotem dyskusji, ale skoro go pan poruszył, to dwa słowa na ten temat, bo problem jest też mitologizowany. Oczywiście doradcy muszą się utrzymywać i eksperci w charakterze doradców tylko i ekspertów. Natomiast wie pan, to co pan mówił, że lepiej iść tą drogą instancji związkowych, to o tyle nie może obowiązywać w pozycji doradców, dlatego że rzeczą doradcy jest mówienie obiektywnie, nie dbając na przykład o względy popularności, o względy wyborcze, które odgrywają rolę w tym związku wielką i to jest ten element, który też trzeba brać pod uwagę. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o obrazu. Naprawdę, też są. Oczywiście ja jestem o tyle trudny, że słucham wszystkich i nikogo nie słucham. Każdy mnie posądza o to, że ktoś mnie nakręca. Czy albo mnie Kościół nakręca, albo pan Mazowiecki, albo Geremek. Nieprawda, jak oni mają do mnie pretensje, bo oni mi powiedzą, a ja i tak nie wykonam to. I za to mogą mieć pretensje, bo ja się słucham, ja mam swoje koncepcje. Oczywiście bardzo ich potrzebuję, bo nieraz nie zauważałem niektórych rzeczy. Podpowiadano mi, ale nie znaczy, że podpowiedział, ja to wykonałem. Tak samo Jacek i tobie. Dawałem w Olsztyn na przykład jedź załatw. Dała w Warszawie, masz załatwić. Czy ja byłem dyktatorem? Dałem mi twoja sprawa. Raz byłem w kościół, kiedy widziałem, że się fali wszystko i nikt mi nie pokona nikogo, to wtedy dzwonię do biskupa i mówię, proszę panów, biskup Białym to nie da rady, bo czuję, nie da rady, tylko biskupi mi załatwił. I tu może, tu podejmowanie decyzji moje było dyktatorskie, bo nie pytałem się, nie spotkałem się ze wszystkimi, powiedziałem, to mi to pokona. Tylko sam wykalkulowałem sobie, że to wyjdzie. Oczywiście zawiodłem się raz na Jacku, na oczywiście, no ale to tak bywa. No. Ja wiesz, o tym Olsztynie, bo ja dał rok. Bo dałem ci polecenie wykonać, nie? Ja wiem, że tam było ciężko. No tak, ale jednak nie posłałeś tam działacza, tylko posłałeś doradcy. Jeśli można. To nie, nie przepraszam, Wędowskiego posłałem i jego posłałem z Lisem. Wędowskiego skupiłem. Ale daj Bogu, jest jedna sprawa u Andrzeja Seweryna, w której oczywiście on ma rację, tylko że ona w innym mechanizmie funkcjonuje, jest doradcami. Panowie, to sobie trzeba uświadomić, co się tu działo w tym związku i co pewnie jeszcze trochę się będzie dziać, choć zjazd tu zasadnicze sprawy zdjął. Ten związek powstawał z niczego i naraz musiał podjąć mnóstwo decyzji. O tym, jak słaby był centralny aparat, ja mówiłem. I tak powstawała sytuacja, bo ja tak twierdzę, że ten związek miał jego instancje kierownicze, miały więcej 10% przepustowości decyzji. 10, mówię dlaczego. 10, ponieważ te regiony tak właśnie wysyłali, odsyłali. Mówiłem o tym przed chwilą. 10% przepustowości decyzji. Znaczy ja przypuszczam, że na 100, 10 decyzji załatwiały te ciała, które powinny załatwiać, bo już nie było miejsca na więcej. Pozostałe ja mówiłem załatwiać ten, kto rano wstanie. I w tej sytuacji powstawał taki mechanizm, że niewątpliwie rola ekspertów była szczególna, znacznie przekraczająca to, co mogą, to, co powinni. No ale uświadommy sobie, że był to tymczasowy okres zjazdu.
związku, w której po prostu no, każdy robił to, za co się złapał. Także ja bym nie powiedział, że ty nie masz racji generalnej, tylko mechanizm ten był jak gdyby narzucony. I rzeczą instancji związkowych, które zostaną wybrane, jest stworzyć taki mechanizm decyzyjny, aby tego uniknąć. To jest wszystko. To mnie trochę uspokoiło, tak mówiąc szczerze, z tym, że po tym, co powiedziałeś, już ja do szczegółu wracać nie będę, bo nie warto po prostu o tych sprawach mówić. Niemniej uważam, że właśnie dyktatura to rzeczywiście nie grozi. Tak jak ty powiedziałeś, to powtórzyło się wielokrotnie. Ja też jestem tego zdania, że właściwie to, co Leszek powiedział, to właściwie miało inne znaczenie, zupełnie, powiedzmy sobie otwarcie. Chodziło mu właśnie bardziej o tą sprawność działania, jak o tą dyktaturę. Tu też jestem przekonany. Tylko cała rzecz na tym właśnie polega, że później nie okazało się, że ta grupa, która będzie faktycznie tym prezydium, nie będzie spełniać roli prezydium, a będzie po prostu dekoracją pewną, a spełniać rolę taką mogą inni ludzie. Więc to jest bardzo poważna obawa i do tego nie należy doprowadzić. Że później to się nie okazało, że jednak mimo tego, że jestem tak tutaj potężnie zwalczany, to w konsekwencji moje słowa nie okażą się no faktem. Nie chciałbym, żeby tak miało miejsce. Jak doprowadzę do różnych regionów, to ja to zrobię, że to będzie zmienne, nie będzie jak się pokusiwał. Różnych regionów oczywiście szybko nie doprowadzisz, to ja ci daję pełne na to gwarancję, nie tylko, że on nie, ale po prostu ludzie chcieli dążyć do pewnej skupiny. I po prostu... A nie mógł ministra, przecież był funkcją moim. Dążenie tych ludzi było takie. Przecież region Mazowsze, jak się kształtował, to myśmy chcieli nawet, żeby niektórzy się od nas oderwali. Tylko, że nie chcieli się oderwać. Prosta sprawa. I nie można ludzi zmusić, tak samo jak nie można małe regiony zmusić do tego, żeby się połączyły większe, tak samo trudno zmusić kogoś, żeby się oderwał. Jak będą chcieli, to my nic przeciwko temu nie mamy i absolutnie protestować nie będziemy. To jest ta argumentacja. Jak masz dobre warunki, lepsze jak ma tam, to on będzie szedł. Więc kupimy na cukierka i musi, bo musi być równy. Najlepiej się walczy, jak jest równe siły. Wtedy doceniasz mnie, nie lekceważysz mnie i tak dalej. Doprowadzi do równości. I tak tu o lekceważeniu nie ma mowy, dlatego że Gdański tak ma tą przewagę. Ale do gazety mówicie, zawodnieliście. Nie, gazeta jest mała. No i tak oni wytną, co potrzeba, dotną sobie, bo to potrafią. A ja mam do nich pretensje. Jak moja koncepcja padła, to nawet nie podano w prasie. Kto tu mnie też nie robił, nogi podkładał. Ale czują dupą Wałęsa jest, to podawali wszystkie prasy. Ale moja koncepcja nie była publikowana w ogóle, dopiero na była. Wczoraj. Wczoraj. No ale kiedy ja ją powiedziałem, nikt ją nie znał. A to leży do drukarni. Do drukarni. No nie, gdzie? Operatywne biura? Dlaczego scenzurowali? Gdzieś bym nie miał tych kłopotów, bo by było wszystko jasne, ludzie by przetrawili. Tak się scenzurowało. Tak, organ redaktora Mazowieckiego też coś niecoś przekręcił w mojej wypowiedzi, ale ja już do tego wracać nie będę. Aha. Nie zdacie z tym bardzo na dodatek włożył mi jedno zdanie takie, którego naprawdę nie powiedziałem, ale z którym się zgadzam, a drugie takie, którego ja w ogóle bym nie powiedział nigdy. Ja bym nie pomyślał. O to chodzi. Ale wróćmy do tego, można do sprawy zasadniczej. Być może ten dylemat postawiony na początku dyskusji był postawiony fałszywie, czy demokracja, czy dyktatura. Ale faktem jest, że Związek uczynił krok w kierunku centralizacji, bo nie ma już przewodniczącego KKP, jest czy będzie przewodniczący Związku. To oczywiście jedna tylko ze spraw. Ale ja bym chciał wrócić może do drugiej, takiej według mnie w każdym razie kluczowej sprawy, mianowicie tej uchwały podjętej na zakończenie zjazdu. Uchwały, która w jakiś sposób, tak zwanej wrocławskiej czy wrocławsko-łódzkiej, jak to się mówiło w kuluarach, która w jakiś sposób bardzo wstępnie oczywiście, ale zarysowała tę problematykę, która będzie omawiana w przerwie w zespołach problemowych i potem w trakcie drugiej sesji plenarnej. I tu chciałbym zadać panom pytanie, który z tych kilku punktów, która z tych spraw ujętych w tej uchwale jest rzeczą najważniejszą, najpilniejszą, potrzebującą najszybszego rozwiązania. Ja powiem jedną rzecz. Podjęliśmy wiele uchwał, wiele nawet nierozważnych uchwał, za które można się wstydzić albo powiedzieć, co my zrobiliśmy. To był pierwszy zjazd, nie można było wszystkich rzeczy przewidzieć. Nie podzieliliśmy się w jakiś sposób, tylko ja nie wiem, czy półprzypadkowy i tak dalej, i tak dalej. Teraz będzie rola nas wszystkich, żeby do tych grup włączyć naprawdę ludzie znający się na rzecz, bo robiliśmy złej sprawy w niektórych tematach. Myślę, że przez tę przerwę między zjazdami wyczyścimy niektóre rzeczy, bo niektóre są naprawdę nie na tyle, nie na ten zjazd. Dlatego też nie wiem, nawet nie jestem w stanie pomyśleć, co tam było. Wiele rzeczy przytykałem uszy, bo nie tędy droga. Ale to jest dlatego, że to było pierwszy raz, niedobrani ludzie jak się należy. Myślę, że w przerwie między zjazdami dobierzemy ludzi, którzy to zrobią w taki sposób, skuteczny sposób, a nie na hasła. Hasła mieliśmy dużo. Chodzi o realizację.
I co do tej uchwały, ja nawet nie znam. To nie można tak wybierać tej uchwały, że coś jest ważniejsze, a coś jest mniej ważne. Ja myślę, że cały sens tej uchwały polega na tym, że ona właśnie w paru punktach zebrała te rzeczy najważniejsze i że to w paru punktach jest do pokazania ludziom i że to jest bardzo komunikatywnie napisane, na tym polega jej wartość. A poza tym uważam, że poza tą uchwałą, najważniejszą uchwałą zjazdu jest uchwała o samorządzie. A jedna z tych wielkich, konkretnych spraw, które stoi przed związkiem, druga to środki masowego przekazu. Przyjęto uchwałę o samorządzie, bardzo doniosłą. Przyjęto uchwałę o wyborach do rad narodowych, bardzo doniosłą. I ten dokument końcowy, który jakoś tam pokazuje łącznie ten kierunek działań związku, który po prostu staje się odpowiedzialny za sytuację w kraju, w społeczeństwie. Musi wziąć na siebie tę odpowiedzialność, bo jest tak silny, ma tak wielki autorytet, tak wielką pozycję, że w tym momencie, w którym znajduje się kraj, a jest to kraj stan katastrofy niewątpliwie, związek to musi na siebie wziąć. Będą niewątpliwie komentarze, że te wszystkie uchwały razem wzięte, to jest polityzacja związku. Komentarze i wewnętrzne, i zagraniczne. Jako że rzeczywiście charakter tych uchwał, większości uchwał tu przyjętych, był taki, który się na ogół nazywa polityczny. Bierze się to stąd i to zostało jasno już wcześniej przez Komisję Krajową, przez Leszka dzisiaj, wcześniej też powiedziane, że mianowicie związek miał do wyboru albo oświadczyć, że żąda, ma być dane, przyczynić się, stać się jeszcze jednym istotnym czynnikiem do tego, że ten okręt utonie, oraz drugi, wziąć się za działanie na rzecz ratowania kraju. I to mnie się zdaje, że taką decyzję zjazd podjął, to podjął ją w sytuacji trudnej, koniecznej, przymusowej i tyle to znaczy. Jednocześnie, jeśli chodzi w ogóle o uchwały, ja myślę, że musimy pamiętać, że wszystko zależy, jak będziemy przekuwać te uchwały w czyn, ale tam, gdzie one powinny się znaleźć. To znaczy, zjazd ten największy, on podejmuje wielkie tematy, bo tak musi być. Jednocześnie, jak ono zejdzie na dół do zarządu, to będzie inne żądania, inne ułożenie tej samej uchwały. Jednocześnie, jak ona dojdzie do zakładu pracy, też będzie kierunek niby ten sam, ale proporcja do co w tej uchwały będzie rozciągnięte i do wykonania, będzie inna. Dlatego tak to trzeba widzieć. Ten zjazd, ponieważ to jest największy zjazd i to jest centralny zjazd, musiał podnieść tematy wielkie i nawet polityczne, jak Jacek tu mówi, bo to jest forum najwyższe, tak jak KC. Dlatego on podnosił najwyższe tematy. Jednocześnie jakbyśmy spoziomowali na dole, to by okazało się, że ten samorząd to jest to, żebyś śrubkę znalazł, żebyś lepiej gospodarzył, żebyś lepiej rządził, żebyś lepiej chleb jadł i tak dalej, i tak dalej. Tak będzie się przenosić coraz niżej. Ja tak rozumiem uchwały. I dlatego nie może w zakładzie pracy ktoś czytać tej uchwały i powie, no tak, no to bierzemy się za Sejm. Nie. On ma przez wpływ, przez dyskusję mówić, że no lepiej by to było, żeby nasz samorząd był demokratyczny i on wykona ten Sejm przez samorząd robotniczy, oczywiście, później dalej i tak dalej. Przez wybory do związków demokratyczniejszych i tak dalej. I tak to trzeba konsumować. No tak, ja to widzę troszkę inaczej, bo ja uważam, że jednak trzeba uchwały wprowadzać w życie. Nie mogę takich widzieć jako pewnej, jak gdyby, tylko przyszłościowej wersji, że to sobie gdzieś widzimy w bliskiej przyszłości. Nie rozumiem. Po prostu uważam, że te wszystkie rzeczy muszą być jednak wprowadzone w życie i to w takim znaczeniu, w jakim podejmuje tę uchwałę ten zjazd. I jako takie, no w każdym razie ja będę robił wszystko w tym kierunku, żeby one zostały załatwione. A co nie rozumiesz? Centralne władze podejmują kierunki, tak samo jak tam gdzieś w rządzie, czy coś. Potem to schodzi na zarządzenia i zalecenia i tak dalej, i tak dalej. Podobnie i u nas jest. Nie chciałbym to nazywać rozwodnieniem. To nie jest... Nie. No przecież nie dasz uchwały do zakładu tej uchwały, bo przecież on tam generalnie nie będzie sprawdzał, jak produkuje się, gdzie i jak, bo to się jeszcze łączy z tu koło, tam skrzynia biegów i tak dalej. My mamy cały samochód, ale ten ma tylko koło. I tak te uchwały też lecą. Nie może inaczej myśleć, ja muszę tak myśleć. No chyba Jacek, pomóż mi to. Nie, no, Powiedz. Moja wersja jest jasna. Nie, bo są dwie możliwości. Jeśli można, bo są dwie możliwości.
Jedna możliwość to jest taka, o to, że myśmy przyjęli uchwały i potraktujemy jako takie deklaracje, które nic nie znaczą. I ty tak podejrzewałeś Seweryn Leszka. Myślę, że tak, w żadnym razie tego nie można powiedzieć. I tak rzeczą zjazdu i rzeczą Komisji Krajową, którą wybierze i władz wszystkich jest pilnowanie, żeby te uchwały były realizowane. Zresztą to jest sprawa życia i śmierci dla kraju, bo zaczyna się od tego, że ludzie muszą zacząć jeść, a my już wiemy dobrze, że bez reformy państwa i gospodarki nic żywności na długą metę nie będzie. I nie będzie na długą metę na rynku i w ogóle. I to jest ta sprawa, która jest przymus. Teraz można to zobaczyć, pozwól, teraz można tak zobaczyć Leszka, bo jakby się uparł, to można to tak zobaczyć o to, że to się rozmija, każdy robi kawałeczek, i całością się nie interesuje. Wydaje się, że Leszek, że tu chodzi o to, aby to były zadania dla wszystkich, aby każdy mógł je realizować w swoim miejscu, mając świadomość, jaka to jest część całości, bo to bez tego związek przestanie być demokratycznym związkiem. Świadomość, jaka to jest część całości i możliwość realizowania tego na swoim miejscu. Demokrację w Radach Narodowych, demokrację w samorządzie, to jest ta sprawa, która zadecyduje o całej reszcie. No to tak. Nie znaczy wcale, że wolno tracić to. Muszę wam powiedzieć, że na pewno nie puszczą tego niestety członkowie, także nie ma co się obawiać, żeby się okazało, że to nie da się zrealizować, ponieważ to niestety oni będą o tym decydować. Nie my w ostatecznym przecież, ale nie tłumacz, mówiąc czytelnikom. Partnerem dla naszego zjazdu jest rząd, czy tam jakaś inny. Partnerem dla miasta Pruszcz jest prezydent i tak dalej. I tak musimy te rzeczy przenosić. Przecież nie wszyscy będą pisać 36 milionów do premiera. My mamy to skonsumować, zrobić tego bombę wielką i tą bombą podać. Jako 36 milionów, a nie 36 milionów listów. Rozumiesz mnie? Tak. Podobnie jest z tymi uchwałami. Bardzo dobrze rozumiem, jeżeli tak będzie zrealizowane. Tak, no nie, inaczej nie może. Sądzę, że tak się będzie tak realizowane. To ja się biorę za taką niezrealizowaną. Ponieważ zawsze dążysz do zwycięstwa, więc jestem przekonany, że tym razem też to będzie. Ja bym kilka słów tylko chciał powiedzieć, tak myśląc o tym, jaki jest bilans polityczny tej pierwszej części, to wydaje mi się, po pierwsze trzeba powiedzieć, że odbywała się ona w sytuacji radykalizacji, to radykalizacji wymuszonej na nas przez władzę. Ten scenariusz, który był bez przerwy dookoła realizowany, wytwarzał pewną atmosferę, w której zjazd obradował. Czy w tej właśnie atmosferze główne pytania, które sobie stawiał, czy w tej atmosferze związek potrafi określić i realizować politykę samoograniczenia, którą realizował przez ten rok? I czy potrafił zachować więź ze społeczeństwem, jaką przez ten rok miał? I wydaje mi się, że na to pytanie w tej chwili wcale nie jest łatwo odpowiedzieć. Czy to zobaczymy, że można powiedzieć, że w tym samoograniczaniu pewne bariery żeśmy tutaj przekroczyli i że jest to sytuacja pewnego zagrożenia stabilizacji kraju. Trzeba mieć świadomość tego. Otóż wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy realizować. Ja uważam podobnie jak pan Seweryn Jaworski, że to, co zostało uchwalone, to trzeba realizować. Uchwalone zostało, że chcemy, żeby Polska była samorządna. Co oznacza, że chcemy samorządu pracowniczego i że chcemy poszanowania pewnych praw i zasad politycznych. To jest sprawa wyborów do rad. I od tego nie ma odejścia. To jest, tego zjazd zażądał, od władz, które wybierze i władze, które wybierze, mają realizować. Ale jednocześnie więź ze społeczeństwem to oznacza umiejętność zachowania właśnie tego, co związek do tej pory czynił. Aby ani przez chwilę nie był w stanie, jego nie stawiać w stanie zagrożenia najwyższego interesu, zbiorowego interesu narodowego. A żeby ani przez chwilę nie znikał horyzont ten właśnie, o którym
Lech mówił kilkakrotnie na zjeździe, ten właśnie horyzont ludzi, którzy boją się głodu, którzy stoją w kolejkach i boją się tego, że przyjdzie zima i będą w kolejkach martwi. Myślę, że ta uchwała podjęta na zakończenie nie odpowiada na oczekiwania społeczne, bo i ona na oczekiwania społeczne odpowiedzieć nie mogła w tej chwili. Po prostu dlatego, że związek nie może odpowiedzieć słowami na to oczekiwanie. Musi odpowiedzieć programem działań. Tego programu działań nie ma. Natomiast ta uchwała określa... Wydaje mi się, że o tej jednomyślności jednoznacznie powiedzieć nie można. Jaka będzie teraz decyzja co do dalszych losów szkoły i słuchaczy? Pani redaktor, jaka będzie decyzja? Już jest decyzja. Szkoła będzie odtworzona w trochę innej formie. W tej chwili podchorążowie powinni, taka jest decyzja komendanta głównego, pojechać wszyscy na urlop do poniedziałku. W poniedziałek mają się zgłosić do komendantów wojewódzkich, odbędą okresową praktykę. To nie jest praktyka jakaś typowa czy planowa, związana z tą sytuacją, w wyniku tej sytuacji, jaka zaistniała. I w tym czasie my zdążymy dopracować nasze te wszystkie główne problemy. Kto będzie życzył studiować dalej, będzie studiował. Oświadczam pani, żadnemu podchorążemu za udział w strajku nic się na pewno nie stanie. Jest to zdanie mojego komendanta głównego, jest to zdanie moich władz. Wszyscy mają prawo do tej uczelni powrócić. I oni muszą o tym wiedzieć, że taka jest prawda, że innej prawdy nie ma. Poza tym oświadczam, że wszyscy są absolutnie zdrowi. Nic się nikomu nie stało. Nawet nie został dotknięty. Akcja była tak kulturalnie przeprowadzona. Co sami podchorążowie, jak się dowiedziałem, mówili o tym w różnych miejscach po wyjściu ze szkoły. Rozmawiała Małgorzata Wojnowska z telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. Sprawy polskie ponownie znalazły się na czele wiadomości agencyjnych i na pierwszych stronach dzisiejszych popołudniówek. Ewakuacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej znalazła się na czołówkach dzienników radiowych i telewizyjnych, ale nie wzbudziła większego zaskoczenia. Od szeregu dni mówi się i pisze o pogarszaniu sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Co do meritum sporu nie wypowiada się nikt. Komentatorzy wystrzegają się stawania po czyjejkolwiek stronie. Jest to zjawisko nowe, ale coraz częstsze. Uważa się natomiast, że niewspółmiernie duży rozgłos, jaki zyskują drobne w skali wydarzeń ostatniego roku punkty zapalne, a także skutki, jakie pociągają za sobą konfrontacje o charakterze lokalnym, to najlepszy dowód, że w Polsce dominują nastroje nieporozumienia, a konfrontacji. Niepokój. Tak można by najkrócej określić dzisiejsze francuskie reakcje na wydarzenia w naszym kraju. Niepokój wobec rysującego się zerwania ciągle kruchych nici porozumień w Polsce. Francuskie opinie są podzielone. Część komentatorów stoi na stanowisku legalizmu i uważa, że na dłuższą metę władze nie mogły tolerować narastającej anarchii. Francja traktuje stabilizację w Polsce jako jeden z najważniejszych i niezbędnych warunków realizacji własnego programu przemian. Tyle opinii o Polsce, a o czym dziś mówił świat. W Bukareszcie zakończyło się posiedzenie. Także nie chcieliśmy tutaj zmiany ministerstwa. No. Tego się wcale nie domagaliśmy. To nie był nasz postulat w ogóle żaden. Komunikat rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. W związku z trwającym strajkiem okupacyjnym w byłej Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, którego uczestnicy popierani przez Prezydium Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność prowadzą kampanię propagandową przy użyciu urządzeń nagłaśniających, wokół obiektów szkoły zaczął w dniu dzisiejszym gromadzić się tłum. Zachowanie się zgromadzonych spowodowało m.in. zakłócenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Stołecznej i Słowackiego. Kierujący akcją strajkową spowodowali jednocześnie zatrzymanie ruchu tramwajowego wzdłuż tych ulic. Utrzymanie się takiego stanu rzeczy w sytuacji dużego nasilenia ruchu na trasie łączącej centrum miasta z Żoliborzem i Bielanami grozi poważnymi konsekwencjami. W celu przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa do rejonu wokół siedziby byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, której obiekty stanowią własność resortu spraw wewnętrznych, skierowane zostały wzmocnione siły porządkowe.
bardzo. Pani rektor SGGW to samo mówiła, że się dowiedziała, że właśnie zapewniano profesora Gestora, że nie będzie szturmu na uczelnię. Był desant w dwóch miejscach. Był desant nad świetlicą i potem desant nad aulą, bezpośrednio nad aulą. No to właśnie to były grupy do walki z terrorystami. Te drzwi, które były zamknięte zarówno do pokojów, w których mieszkają studenci, jak i do pokojów asystenckich oraz gabinetów, laboratoriów, zostały po prostu w sposób brutalny wyważone. Nie patrząc na futryny, czy... Z cegłami, z futryną, także... Nawet kabina projekcyjna, która była za aulą, też została przy pomocy siekiery otworzona. Z nami to praktycznie oni mieli chyba prawo zrobić wszystko. Bo otrzymali na koniec takie pełnomocnictwa, że mogli z nami zrobić wszystko. I chyba jest szczęściem, że uszliśmy z życiem tylko, bo sądząc po ich zachowaniu, jak oni wpadli tam do tej szkoły, to oni byli zaskoczeni tym, co się stało. Oni szukali czegoś tak jakby pretekstu do tego, żeby mogli użyć wszystkie te środki i siły, które miały, które mieli, posiadali. Dla nich było to chyba zaskoczenie, że nie mogli się popisać już do reszty. Na tych hełmach, to były te grupy te antyterrorystyczne, było kilku z nich, miało takie nalepione trupie czaszki, z kolei milicja, hełmy z tymi zasłonami z plexiglasu, okulary w razie użycia, bo to była po prostu środek asekuracji w razie użycia gazu, no pałki, tarcze i z kolei tak, ale to inne działy z kolei miały hełmy już w zasadzie takie polowe z siatkami maskującymi. Z pistocha były PM-y z takimi głowicami, a w końcu to były takie wyrzutniki granatów z gazem łzawiącym. Padały komunikaty, że studenci, podchorążowie, nic wam się nie stanie, tak. Nie bójcie się. Wzywano do opuszczenia wiceprzewodniczącego regionu Mazowsze-Seweryna Jaworskiego. Chodziło im praktycznie tylko o to, wpadli to bez przerwy, tylko gdzie jest, to... W tym zajściu moim zdaniem chirurgii, no i w dalszym ciągu na razie wymaga szpital. Jak już informowaliśmy, dziś nastąpiło odblokowanie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. Przypomnę komunikat rzecznika prasowego MSW na ten temat. Od 25 listopada w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie trwał strajk okupacyjny wywołany konfliktem powstałym na tle interpretacji projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Rozmowy zmierzające do rozwiązania konfliktu nie przyniosły rezultatów, podobnie jak próby społecznych mediacji. Bezsensowny upór części strajkujących, popieranych przez niektórych działaczy zarządu regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, doprowadził do sytuacji, w której Rada Ministrów PRL na wniosek ministra spraw wewnętrznych 30 listopada rozwiązała szkołę. Okupacja budynków uczelni będących własnością resortu spraw wewnętrznych trwała. Zatrzymano w nich siłą, pozbawiając wolności osobistej, komendanta szkoły pułkownika Krzysztofa Smolarkiewicza, jego dwóch zastępców oraz część personelu. W dniu dzisiejszym o godzinie 10 wobec wyczerpania wszelkich możliwych środków zmierzających do rozwiązania konfliktu jednostki Komendy Stołecznej MO usunęły z terenu byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej znajdujące się tam osoby spoza uczelni. Doprowadzono też do opuszczenia budynku przez szkoły przez słuchaczy WSOP. Akcję przeprowadzono energicznie, szybko i sprawnie. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wynika z pierwszych ustaleń, większość słuchaczy byłej WSOP brała udział w strajku okupacyjnym pod silną presją wbrew własnej woli. Słuchaczom udzielono kilkudniowych urlopów i ułatwiono przejazd do miejsca zamieszkania. W trakcie działań na terenie uczelni zatrzymano 11 osób, w tym kilku działaczy regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Zatrzymani, nie będący pracownikami ani słuchaczami WSOP, przebywali na terenie uczelni nielegalnie, bez zezwolenia. W ramach toczącego się w powyższej sprawie śledztwa są oni przesłuchiwani, natomiast część z nich po rozmowach wyjaśniających została zwolniona.
Tyle komunikat. Jak dowiedzieliśmy się w godzinach wieczornych, wszystkie osoby zatrzymane, łącznie z Sewerynem Jaworskim, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowsze Solidarności, po złożeniu wyjaśnień zostały zwolnione. Kierownictwo uczelni to była taka w zasadzie... Wojewódzki obiecał nam dać konkretną odpowiedź o godzinie 6:30. O tak, tam idą, to tam idą. Jeszcze raz będą szły jakieś oddziały szturmowe, tak jak to było przed chwileczką. Widzieliśmy, wszyscy widzieliście państwo, pobiegliście. Co to daje? Nic. My musimy być tak, jak jesteśmy tutaj. To jest celowa robota, żeby tylko nas stąd wszystkich odciągnąć. Trzy funkcjonariusze stąd. I znów będzie prawda, dziennik telewizyjny, prawda? Sytuacja obecna wygląda dla nas dość tragicznie.